W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się gala biznesu. Spotykamy się tak naprawdę po raz 26 z przedsiębiorcami. Najpierw Formuła Leszczyny, później od roku 2016, kiedy Rada Miejska podjęła uchwałę o przyznaniu Nagrody Diament Biznesu. W tej formule, właśnie formule gali, kiedy wręczamy przedsiębiorcom nagrody w 5 kategoriach, jakie to jeszcze na pewno będzie tutaj powiedziane. I to jest też taki moment, kiedy chcemy podziękować przedsiębiorcom za to, że mamy niskie bezrobocie, dzięki między innymi nim, ich pracy na terenie naszej gminy. W wydarzeniu wzięło udział wielu lokalnych przedsiębiorców, którzy zapewniali, że gmina Czerwionka-Leszczyny to dobre miejsce do prowadzenia biznesu. Prowadzimy działalność od 20 lat. Generalnie zajmujemy się produkcją stolarki i budowlanej, i meblowej, czyli każdy rodzaj mebla. Produkujemy drzwi, schody zewnętrzne, wewnętrzne. Dlaczego gmina Czerwionka-Leszczyny zachęca przedsiębiorców do inwestowania na jej terenie? Recepta na sukces jest prosta. Ja myślę, że przede wszystkim dobry klimat do działalności gospodarczej. W minionym miesiącu szkoła podstawowa nr 4 imienia Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach gościła uczniów z Hiszpanii i Grecji. Nasza szkoła posiada już wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z wymianą uczniowską. Angażujemy się w te projekty, ponieważ mają one wiele zalet i ogromną wartość edukacyjną, ponieważ pozwalają uczniowi spojrzeć na świat z perspektywy innej kultury, pozwala zrozumieć różnice, podobieństwa. Dzieci uczą się empatii, szacunku, tolerancji. Ale ta podróż to nie tylko podróż geograficzna, to przede wszystkim podróż osobista i poznawcza. Dzieciaki rozwijają swoje kompetencje językowe, współpracują na zajęciach, warsztatach związanych tym razem z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Także myślę, że ta niezwykła przygoda i te niesamowite wydarzenie przyczyni się do tego, że zawiążą się piękne przyjaźnie, że dzieci nauczą się wiele od siebie i zdobędą nowe doświadczenia. Burmistrz tylko i wyłącznie koordynuje, daje możliwości, zachęca, natomiast grono 13 dyrektorów szkół podstawowych, także przedszkoli, organizuje wszystko to, co z edukacją jest związane. Czerwionka-Leszczyny to także sport. W marcu królowała siatkówka. Widzimy się na czwartym turnieju gminy miasta Czerwionka-Leszczyny w siatkówce. Spotykamy się na sali zespołu szkół w Czerwionce. Reprezentacje praktycznie wszystkich dzielnic i sołectw gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, żeby w ten sobotni poranek przy sportowej atmosferze rywalizować i integrować się między mieszkańcami. Jest to czwarta edycja. W tej edycji udział weźmie 10 drużyn. Główna zasada to dobra zabawa. Obiekty sportowe i ich wykorzystanie to jeden z ważniejszych punktów współpracy pomiędzy gminą i powiatem. W szerokim zakresie to działamy tak w zespole szkół, jak i na całym terenie powiatu. Niezmiernie się cieszę, że dzisiaj gościmy Rady Dzielnic i Sołeckie, które współzawodniczą w tym turnieju. Jest to wielkie święto sportu, także cieszymy się, że ten turniej jest u nas w naszym zespole szkół. Turniej zainicjowany za kadencji obecnego burmistrza jest jednym z przykładów integrowania lokalnej społeczności poprzez sport. Istotą budowania obiektów sportowych jest wykorzystywanie tych obiektów w wszelakiej formie. Cieszę się, że kolejny turniej siatkarski na terenie naszej gminy jest organizowany i dzisiaj, jak pokazuje dzisiejszy dzień, ma bardzo wysoką frekwencję. To jest tak, spędzanie w innej formie aniżeli siedzącej czasu. To jest integracja, to jest zabawa. W marcu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której podsumowano jej pracę. Nasza kadencja trwa do końca kwietnia i zakładam, że jeszcze będzie na pewno potrzeba w kwietniu zwołać sesję jakąś nadzwyczajną przynajmniej,
bo nie wyobrażam sobie, żeby gmina bez uchwał dotyczących szczególnie zmian w budżecie, bo wiemy, że zaczyna się sezon inwestycyjny i ciągle pojawiają się czy nowe jakieś możliwości finansowe, czy konieczność przesunięć w budżecie. I mamy taką świadomość jako radni, że w kwietniu jeszcze będzie trzeba się spotkać i pewne procedury przeprowadzić, żeby gmina mogła normalnie funkcjonować do powołania nowej Rady Miejskiej. Tą kadencję uważam za bardzo dobrą, jedną z lepszych. Kadencja, która pozwoliła nam zrealizować wspólnie z radnymi, wspólnie z urzędem dużo, dużo rzeczy. Zapytaliśmy, jakie momenty były najważniejsze w tej kadencji. Niewątpliwie najważniejszą uchwałą jest uchwała budżetowa. To jest uchwała, która po prostu formuje nam następny rok, jeżeli chodzi o rok bieżący. Jeżeli chodzi o kadencję, no to było wiele uchwał, ale budżet to jest ta rzecz, która, że tak powiem, kształtuje całą kadencję. I tu była pełna zgoda, jeżeli chodzi o budżety i bardzo się z tego cieszymy. Bo jeżeli wszyscy jesteśmy jednomyślni, no to wtedy jest zgoda i idzie po prostu iść do przodu. A tak mijającą kadencję podsumował burmistrz Wiesław Janiszewski. Tak się składa, że kadencja, która zaczęła się w roku 2018, została jeszcze w trakcie przedłużona o kolejne miesiące, wyjątkowa. Kadencja ze względu na raz długość, czyli nieplanowane 5 lat, a jeszcze dodatkowe pół roku. No i przede wszystkim to wszystko, co było związane z przebiegiem poszczególnych lat, wydarzeń, które dotychczas nie miały miejsca. Jeśli chodzi o zdarzenia w skali kraju, w skali samorządu, w skali kraju, Europy, świata. Pandemia, wojna w Ukrainie.